Zajmijcie miejsca. Na razie nie dotykamy instrumentów. Siadamy. No, nie tak, bo ja przyjechałam z Kłodzka. Jesteście wszyscy z Bystrzycy? Tak. Tak. Lubicie swoje miasto? Tak. A góry? Tak. Kocham muzykę. I przyjechałam do Was pewnego rodzaju specyficzną muzyką. Moja miłość tutaj stoi, tak? Bębny. Na świecie są różne bębny. Z czego jest zbudowany ten bębny? Dotykaj. Dotykaj sobie, zobacz. To jest drewno. O Jezu, takie fajne uczucie. Musicie zobaczyć, na czym będziecie grać. A to jest drewno? Odkucie w bębnie? No właśnie dlatego chcę, żebyś sprawdził, co tam w środku się znajduje. Nic. No dobra, proszę sobie wybrać instrument. Bardzo ładnie. Pięknie, nauczyliście się wydobywać dźwięk, a teraz idziemy dalej, trzeba coś z tym zrobić. Każdy z nas ma w sobie rytm, tylko trzeba go wydobyć, tak? Można wytworzyć swój świat i można takie coś w tej wyobraźni, że może być wszystko, może być różowa trawa, wszystko. Może być co chcesz. Wiecie, jak ten instrument się nazywa? Kij deszczowy. A ja chcę taki! Okej, najpierw powiem o budowie. To jest kawałek gałęzi. Tu są wbite patyczki. Dzięki temu to ziarno, czy coś, co jest w środku, nie spada od razu, tak? Tak. Słuchajcie, kij deszczowy był wykorzystywany do wywoływania deszczu. Zrobię to tu, tutaj, okej. Dobra. O, to jest następny etap. To jeszcze nie miał. Tak, dokładnie. Oddajemy na skrzydle cel. Dajcie mi do złączenia, okej? Okay. Ja też wszystko złączę. O, wybaczcie. Dobra. Komu jeszcze? Na przykład, najprostszy sposób to jest tak. O. Tak? Cześć. Ciapki. Myślę, że jest twoja grzbotka, robisz ją jak chcesz, okej? Okay. I... Nawzajem, proszę, brawo sobie za koleżanka, koleżankę, brawo, bić, tak, tam ładnie. Super. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Były to zajęcia muzyczno-plastyczne z młodzieżą. Wykonaliśmy instrumenty z surowców wtórnych, czyli czegoś, co się nigdy nie przydaje, co jednak można się w tym fajnie zabawić. To bardzo fajna okazja, żeby dzieci i młodzież spotkały się z dźwiękiem, rytmem, w formie zabawy. Nie trzeba mieć zdolności muzycznych, wystarczą chęci i dużo radości potrzeba zająć.
Jak widać, można też zachęcić nieśmiałych do gry na instrumentach. Także zapraszam serdecznie. No jest to pewien rodzaj ekoinstrumentu, czyli coś, co by wylądowało w koszulu śmieci, przeznaczonym lub nie przeznaczonym, nie daj Boże, do tego. Tutaj jest wycięta dziurka, czyli tak jak w gitarze podłożona sobie wytworzy, odpowiednie nacięcia, powodują, że ten instrument wydobywa dźwięk. Ok, jest jeszcze drugi rodzaj. To brzmi jak pieniądze. Nie, jest... bo łapie pani. A co w środku jest? Ziele angielskie. Tak, ziele angielskie i butelka szklana, dokładnie. Też byłaby w śmieciach. Cygałki. Tak, popatrz. W lesie jest dużo dźwięków, bardzo dużo dźwięków, które produkuje las, które my możemy też wyprodukować, także zachęcam. Dźwięki są wszędzie.